Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny w serii Okiem Eksperta. A co dzisiaj dla Was przygotowałem? W dniu dzisiejszym test kompleks BMW serii 3, model E46. Dokładnie 330 xi więc niezbyt często spotykany na naszych drogach. W większości 2 litrowe diesle, jakaś czasem dwulitrowa litrowa benzyna, 1.8 najwięcej takich modeli poruszało się natomiast 3 litrowa jednostka rzędowa szóstka M54B30 bardzo fajna, bardzo pożądana bardzo lubiana no w niektórych modelach powiedzmy w BMW serii 5 model E60 również ona występowała i zobaczcie samochody te potrafią kosztować nie jest to zbyt młode auto a jednak swoje kosztuje okej okay. Co więcej, samochód jest z 2001 roku, więc ma już swoje lata, jakby nie patrzeć, 21 lat. Przejechał do tej pory 280 000 kilometrów, Jest już wyposażony w instalację gazową. Generuje on moc 231 koni mechanicznych został sprowadzony ze Szwajcarii. Jest już zarejestrowany w kraju. Wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów. Dość bogate wyposażenie i wyceniony na kwotę 21 tysięcy złotych. No ktoś może powiedzieć kurczę, za przeproszeniem za starego gruza E46, gdzie tam można znaleźć po parę tysięcy, ktoś go wycenił na 21 tysięcy, co to jest za egzemplarz, w jakim on jest stanie, że taka cena no silnik oczywiście ma tutaj też znaczenie. I tak jak wspomniałem, tutaj oznaczenie XI, czyli z napędem na cztery koła ich też nie wychodziło tak dużo. W większości samochody te wyposażone są w napęd tylko na Tylną oś. Dobrze, co mamy w ogłoszeniu? Jakie informacje, jakie informacje zawar e, sprzedawca? E, w ogłoszeniu mamy taką informację, że samochód został sprowadzony ze Szwajcarii, jest dwa lata w kraju, jest bardzo zadbany. Do samochodu mamy dwa komplety kół. Jest oczywiście serwisowany cały czas, nie ma żadnej korozji, jest roczna instalacja gazowa samochód jest bez wkładu finansowego. Oczywiście sprzedawca się zgadza na pełne sprawdzenie samochodu na stacji diagnostycznej. Do ASO, oczywiście, nawet można podjechać tutaj napisał w ogłoszeniu. No że auto jest bardzo, bardzo zadbane, bardzo mocno doinwestowane, że od yy, czasu sprowadzenia do pojazdu do kraju zostało aż zainwestowane 27 tysięcy złotych w ten pojazd. No można sobie pomyśleć, kurczę, skoro ktoś za ten samochód zap, zapłacił, wiadomo, bo auto zostało było sprowadzone ze Szwajcarii, sprowadził go do, do kraju, zarejestrował go w kraju, zapłacił akcyzę. I jeszcze dołożył 27 tysięcy zł do tego pojazdu w ciągu dwóch lat, a teraz go sp sprzedaje za 21. Gdzie to w ogóle sens i logika? Po co taki zabieg? No, jak widać, może ktoś ma gest. Bezwypadkowe, jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No bo zapewne jak wiecie, jak ktoś ma jakąś wiedzę, może ktoś posiadał ten samochód, 246 bardzo dużo osób posiadało te auta. Um, tam niestety zabezpieczenie antykorozyjne no nie jest jakieś mega dobre. No te samochody niestety tam blacharka troszeczkę cierpi leci, one korodują. No, jest to, można powiedzieć, wada trochę fabryczna tego modelu. Więc samochód oczywiście jest po naprawach blacharsko-lakierniczych, o czym on wspomniał od razu sprzedający, nic nie ukrywał. Wszystko e, potwierdził, co zostało przeze mnie, e, że tak powiem, sprawdzone. O co się go zapytałem, z jakiego powodu dane elementy były naprawiane lub wymieniane. Mówi, że tak. On to robił, e, lub robił e, to jego poprzednik, bo to, który był jego znajomym, od, od niego odkupił po prostu ten pojazd. Te naprawy były robione tylko z racji e, wieku, po prostu pojazdu i z racji korozji, no tak jak wspomniałem. I co tutaj mamy? No, cała strona pojazdu była już tutaj naprawiana, łącznie z poszyciem progu w tylnej części hmm, takie elementy jak drzwi. Przednie i tylne były tutaj wymienione, więc cała ta strona była naprawiana, lakierowana ponownie. Te, ta korozja była usunięta, żeby ten samochód wyglądał bardzo dobrze. Z lewej strony, no już nam się pokajazała korozja na drzwiach kierowcy w dolnej części, na tyle, oraz na progu również w tylnej części. Zmaska, zderzaki również były ponownie lakierowane i naprawiane, więc jak widzicie, no tutaj dość sporo tych elementów było naprawiane. W tylnej części też powiecie, jest ta listewka taka między klapą a zderzakiem. Ona również była robiona, ona również koroduje. Klapa tylnia również koroduje, więc te wszystkie elementy były zrobione, były ponownie lakierowane. Można powiedzieć, że w oryginale został tylko dach. No ale na dachu też e, były jakieś drobne ślady, było tam jakieś takie przerysowanie, które były za, zrobione, zaprawki lakiernicze. E, była jakaś taka wgniotka, więc sporo. No nie oszukujmy się. Jak ktoś zna ten model, to wie, jak on by wyglądał, jeżeli nikt by tutaj nic nie robił, nie zabezpieczał po 21 latach. Owszem, można trafić na jakiegoś e, rodzyna. Że tak powiem, który nie był użytkowany zimą, ktoś dbał, pilnował, konserwował, albo został sprowadzony z Włoch albo z innego kraju, gdzie, gdzie to auto nie widziało zimy. I owszem, ono będzie zdrowe. No, w tym przypadku, no, niestety, tak nie było. Wnęki oraz słupki, jak najbardziej w porządku. Były one w oryginalnej warstwie lakierniczej. Samochód był, no, można powiedzieć, że bardzo dobrze przygotowany po sprzedaż. Wymyty, wywoskowany, wypachniony. Więc tutaj sprzedawca nic nie chciał ukryć, przygotował to auto, wiedział, że będę robił zdjęcia, więc podejście bardzo profesjonalne do tematu. Oczywiście na lakierze były jakieś drobne odpryski, drobne jakieś wgniotki, przetarcia i tak Te naprawy blacharsko-lakiernicze, powiem szczerze, na słabym troszeczkę poziomie to było zrobione. Bo były one widoczne już gołym okiem, nawet jak ktoś się zbytnio nie zdał, to powiem szczerze, lepiej się przyglądać można było stwierdzić na każdym z elementów, który był lakierowany, naprawiany. Właśnie, że te elementy, no jednak, to nie jest fabryka. Co do szyb, szyby wszystkie w oryginale. Natomiast tutaj mm, daty na szybach, no, niestety nie dało rady odczytać, ponieważ ona jest poniżej pola widzenia. Tutaj jest problem w tych rocznikach, tej daty nie, nie mamy. Natomiast wszystkie znagowane lokiem BMW. Na samochodzie były opony letnie z 2019 roku na felgach aluminiowych 17-calowych. Nie były to oryginalne felgi, jak sami tutaj widzicie. Z jakimiś takimi normalnymi śladami użytkowania, ale nie, nie kwalifikowały, żeby trzeba było przeprowadzać jakąś tam renowację. I tak jak tutaj sprzedawca wspomniał w ogłoszeniu, do samochodu mamy e, drugi komplet kół cool z oponami zimowymi. Sprzedawca pokazał mi te koła. No, tam już zimówki z 2016 roku, więc te opony już mają 6 lat, już można powiedzieć 7, więc sami wiecie, jaka to zimówka siedmioletnia i do czego się ona nadaje. Okej, okay, no ale są. Przedawca daje. Tyle z zewnątrz. Tutaj po zdjęciach na pewno zobaczycie, że ten samochód naprawdę na pierwszy rzut oka ze, z, z zewnątrz robi, można powiedzieć, wrażenie. No, wygląda ładnie, ale to tylko tak na pierwszy rzut oka. Jak się bliżej przyjrzymy, to zawsze się coś znajdzie. Na no, jakieś mankamenty są. Samochód ma lata, ma przebieg. Nie da się wszystkiego, że tak powiem, utrzymać w pedantycznym stanie. Jeżeli się auto użytkuje, tym bardziej tak, tu jest ono użytkowane na co dzień. Co mamy wewnątrz? Wewnątrz, jak tutaj zauważycie, szara tapicerka, szara skóra też utrzymanie oczywiście jej wymaga. Nie można jej zapuścić, no bo później jest tylko gorzej, więc trzeba też się pilnować z takim wnętrzem. Technicznie można powiedzieć, że jak najbardziej ok. Wszystkie systemy i urządzenia jak najbardziej sprawne. Normalne ślady takiego użytkowania codziennego. Adekwatne co do lat, co do przebiegu. No, 21 lat, 280 tysięcy przebiegu. Siedzenia, powiem szczerze, w porządku, bez jakichś większych uszkodzeń, przetarć. No wiadomo, że nosiły już ślady. No nie da się ukryć. Z takich tutaj mankamentów, to powiem szczerze tak. Boczek drzwi, kierow... Boczek drzwi lewy tył był wymieniony od wersji bez elektryki. I tutaj z tak zwaną manualnym otwieraniem szybki, więc tutaj była korbka, jak zobaczycie na przewidkach mamy to zalepiony ten boczek, bo sprzedawca tutaj nie mógł znaleźć takiego boczka, żeby go dobrać. Miał problem, więc kupił taki i to trochę zamaskował, bo ten jego był ponoć w opłakanym stanie. Hmm, tutaj jeszcze z takich mankamentów, bo gdzieś tam pęknięta podstopnica, jakaś maskownica, yy, głośnika, yy, uchwyt yy, zawiasu, tutaj od podłokietnika, no takie można powiedzieć, że pierdoły. No ale jednak jakieś tam drobne mankamenty są. Poza tym te elementy plastikowe, w porządku. Gdzieś tam delikatnie popalone piksele na, na wyświetlaczu, na radiu. No, uff, zdarza się. Światła przednie w porządku, były one już po renowacji. Tutaj sprzedawca sam powiedział, że przeprowadzał re renowację, odświeżał klosze, wymieniał żarniki. Światła z tyłu, jak wiecie tutaj w sedanie, jest problem z tymi światełkami w klapie. Nie tutaj na tych błotnikach, co są. One bardzo matowieją, kruszeją. Ten plastik jest jakiś całkowicie inny. Chyba te światła były gdzie indziej robione niż te światła, które są matowane w błotniki. Eee, bo ile widziałem E46, to te światła były opłakane, więc tutaj zostały one wymienione co prawda na zamiennik chiński firmy TYC, no ale zostały wymienione, wygląda to ładnie. Eee, pasy z jakimiś delikatnymi, tam drobnymi zmachaceniami, nic strasznego. Co do środka, no nie ma się tutaj więcej co rozwodzić, poza tym co mogłem kliknąć, dotknąć, uruchomić, jak wspomniałem, było jak najbardziej sprawne. Tyle w środku, idziemy na zewnątrz, komora silnika, komora bagażnika. Zaczniemy od komory silnika, płyny eksploatacyjne e, w porządku. Silnik e, również na pierwszy rzut oka ok, podczas rozruchu e, nie wykazywał jakichś, żadnych niepokojących e, objawów, odgłosów nie wydawał. Co prawda był on już rozgrzany, bo sprzedawca już gdzieś tym samochodem e, był w pracy bodajże i nim wrócił. Później jeszcze był na myjnik, przygotował go pod moje oględziny. Nie dopatrzyłem się żadnych wycieków, komora silnika nie była tutaj myta. Co więcej, z takich rzeczy tutaj, lampy, tak, jak wspomniałem, przednie były już po renowacji, były nowe żarniki, osłony były kompletne. Oczywiście były ślady tu demontażu maski, zderzaka, lamp, botników, takie rzeczy. No tutaj wiadomo, że te elementy były wymieniane, naprawiane, lakierowane, zdejmowane i itd. itd. No tutaj faktycznie był zrobiony dość spory serwis, bo i filtry, i oleje, i cały osprzęt, i odma, i płyn ee, hamulcowy. Z takich rzeczy naprawdę było sporo tutaj rzeczy wymienionych. Widać, że to było świeże. Ostatni serwis był nie tak dawno robiony, bo we wrześniu, przy 283 tysiąca kilometrów. Więc e, mamy to jakby powiedzieć z głowy. Kolejnym etapem jazda. Powiem szczerze, Naprawdę samochód e, przyjemnie się prowadzi, prawidłowo przyśpiesza, uczy mu je tor jazdy. Skrzynia naprawdę bardzo fajnie chodzi, jak na, na samochód, który ma tyle lat, to naprawdę ona e, zachowuje się i chodziła poprawnie. E, był oczywiście robiony serwis skrzyni, był wymieniany olej, był wymieniany filtr oleju w skrzyni, więc tutaj e, jest to na plus. Poziom hałasu... Jak najbardziej w porządku w układzie wydechowym, nic tutaj nie było e, przerabiane, więc układ wydechowy jest seryjny. Zawieszeniowo również jak najbardziej ok, nie dobiegały żadne jakieś niepokojące odgłosy, nie było żadnych luzów, nie było żadnych stuków, więc plus. E, podczas hamowania, przyspieszania, zawracania i takich innych manewrów, które sprawdzamy i testujemy podczas jazdy, wszystko jak najbardziej było ok. Podczas tutaj, tak jak wspomniałem, nawet hamowania nie było żadnych tarć, pisków i tak dalej, więc od układu hamulcowego również wszystko w porządku. Systemy tutaj nie mamy zbyt dużo jakichś tam systemów wspomagających, natomiast jakieś tam ABS, kontrola trakcji zachowywały się poprawnie i były jak najbardziej sprawne. Udałem się na stację kontroli pojazdów w weryfikacji tego pojazdu od spodu, i co tam mamy. Od spodu powiem szczerze, no nie wyglądało to źle. Samochód posiadał oczywiście kompletne, wycie kompletne osłony, nie dopatrzyłem się żadnych wycieków. Były założone nowe przewody hamulcowe, więc fajnie, to też mamy z głowy, bo po tylu latach, więc one były już w opłakanym stanie. Amortyzatory były suche, tarcze klocki częściowo zużyte, natomiast nie kwalifikowały się na ten moment do wymiany. Były już, owszem, od spodu naloty korozyjne i korozja, głównie w tylnej części pojazdu, no, głównie na elementach e, stalowych i delikatnie na układzie wydechowym. Można to sobie wziąć, poprawić, zabezpieczyć, żeby to było mm, i żeby nam to jeszcze posłużyło. Była widoczna właśnie tutaj naprawa tego poszycia e, prawego progu w tylnej części. No, tak, i z zewnątrz, tak, i pod, tutaj pod spodem ta naprawa też tak nie zrobiona. To jakoś mega profesjonalnie. No, ale dziury nie było, było to zrobione, jest to zabezpieczone. Poza tym sama płyta podłogowa była zdrowa, była tutaj również zrobiona cała konserwacja podwozia, więc ktoś już tam był, zabezpieczał, poprawiał. Na ten moment wygląda to dobrze. No, natomiast ta korozja w tylnej części tutaj można by było się tym jeszcze zająć. Nie wiem dlaczego to nie zostało zrobione. Głównie tutaj e, ta konserwacja to była położona na płycie podłogowej. Opony letnie równomiernie zużyte, więc tutaj pojazd raczej nie ma problemów z geometrią. Raczej wszystko powinno być w porządku. Wróciłem na miejsce tutaj w kompleksie, e, w teście, kompleks nie mamy podpięcia pod komputer diagnostyczny, więc nie podpinałem samochodu, niektórzy się mogą śmiać, że powiedzieć, no jak, to BMW bez podpięcia, przecież tam wiadomo, że zawsze będą błędy, no nie? I każdy powie, no, wypadanie zapłonu i tak dalej, i tak dalej, i różnych innych w systemach komfortu będzie tych błędów od groma. No tutaj klient nie chciał, nie podłączaliśmy, natomiast tutaj na samej desce nie wyświetlały się żadne komunikaty, nie było żadnych błędów. Być może, że były te błędy w sterownikach, jakieś tam chwilowe, pasywne, sporadyczne, Zdarza się, nawet głupie spadki napięcia mogą spowodować takie błędy, więc, no tutaj klient nie chciał, nie potrzebował. Może sobie sam sprawdzi tutaj, jak będzie, że tak powiem, zdecydowany na zakup tego pojazdu i będzie finalizował. Co do dokumentacji, naprawdę dokumentacja obszerna, kompletna i z zagranicy, i tutaj z kraju. Można powiedzieć, że prowadzona do samego końca przez obecnego właściciela, przez poprzedniego właściciela oraz za granicą. Z takich ostatnie wpisy to wrzesień 2022 283 tysiące październik 221 274 tysiące czerwiec 221-266 000, więc regularnie co 10 tysięcy, nawet czasem mniej samochód serwisowany, wymieniane filtry, oleje robiony przegląd. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Warto, czy nie warto. Powiem szczerze tak. No też taki ciężki trochę orzek do zgryzienia, bo nie wiem, jakie preferencje i jakie oczekiwania nasz klient ma od takiego samochodu, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Czy myślał, że auto za 21 tysięcy będzie w perfekcyjnym stanie, nie było robione, będzie zachowane w oryginale, bo płaci takie pieniądze i taki samochód chce otrzymać. Nie jest to zła jednostka. No, bo tak jak wspomniałem, pojazd jest sprowadzony ze Szwajcarii, jest dwa lata w kraju, ma dwóch właścicieli. E, owszem, jest po naprawach blacharsko-lakierniczych, ale to te naprawy były spowodowane raczej, e, że tak powiem, czasem tego pojazdu, latami użytkowania, m, niż jakąś historią kolizyjną, wypadkową. Co więcej. Plus duży za to, że mamy całą kompletną dokumentację, za to, że sporo rzeczy w tym aucie zostało zrobione, wymienione, więc to mamy już z głowy, bo w przypadku takich samochodów, gdzie auto ma już sporo lat, wiadomo, że jak ktoś tego nie zrobi, to za nas to będzie czekać do nas. To jest akurat norma: 283 tysiące, więc to też zbliżamy się do takiego już przebiegu, gdzie wiadomo, różne elementy podzespoły będą wymagały wymiany, a to oczywiście generuje koszty. Środek, no jak to środek? E, ślady, zużycie i tak dalej, moim zdaniem adekwatne do, do LAD i do przebiegu. No tutaj e, klient, że tak powiem, musi zostawić informacje z raportu ze swoimi oczekiwaniami. Powiem szczerze, nie przekreślam tego samochodu. E, Daję polecenie warunkowe z zaznaczeniem negocjacji ceny no bo nie do końca bym dał te pieniążki za ten samochód. Owszem, silnik fajny. Technicznie naprawdę bardzo fajnie, wizualnie trochę gorzej, natomiast no sporo rzeczy zrobionych, ale no trzeba by było to jednak poprawić sobie troszeczkę. Wkładu, owszem, samochód na pewno wymaga. Więc 21, jak dla mnie, nie jest warte to auto. No, wiadomo, skoro faktycznie sprzedawca w ciągu tych dwóch lat on, jak i jego poprzednik, zainwestowali 27 tysięcy w ten samochód, plus koszty zakupu tego auta, i tak dalej. No to nie wiem, po co w ogóle sprzedają to auto. No ale, okej, okay. taka ich e, wola i taka ich decyzja. Dla mnie cena za wysoka negocjacja ceny a ostateczna decyzja należy do naszego klienta. Zgadzacie się ze mną? Tak, nie. Mieliście może taki egzemplarz? Jakie są Wasze doświadczenia? Może ktoś z Was miał konkretnie ten model 330XE? Jak się sprawował? Jak pod względem technicznym, blacharskim, jak się go użytkowało? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Ja osobiście miałem E46 i to nie jedną. I z różnymi silnikami, i diesla, i benzyny. Nie są złe auta, powiem szczerze. Wspominam dobrze. Widzimy się. Już niebawem po kolejnego oględzinach, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli się podobało, łapka, subskrypcja. Trzymajcie się, pozdrawiam was na razie. Cześć.